Deep Research, czyli głębokie wyszukiwanie, to połączenie funkcji wyszukiwarki internetowej z możliwościami sztucznej inteligencji. Takie świetne połączenie daje nam naprawdę ciekawe możliwości. A do czego właściwie Ty możesz wykorzystać funkcję Deep Research w czacie GPT? No, możliwości jest wiele, od dogłębnych badań i analizy rynku, możesz porównywać swoją konkurencję w szczegółowy sposób w czasie rzeczywistym, albo na przykład jeżeli jesteś po prostu konsumentem, to sprawdzić, który model na przykład roweru będzie najlepszy dla Ciebie. Dzięki temu, mając na przykład budżet 2000 zł, nie musisz przeglądać wszystkich ofert i każdej z nich osobno analizować. To wszystko może za Ciebie zrobić ChatGPT i przedstawić Ci to wszystko w formie czytelnej tabeli lub jakiejkolwiek innej będziesz chciał. Warto obejrzeć całe to wideo, ponieważ ta funkcja jest już dostępna także w Polsce dla użytkowników czatu GPT. Oglądaj koniecznie ten film do końca, bo na końcu przygotowałem dla Ciebie specjalny bonus. Najpierw zobaczmy konkretnie, jak działa funkcja Deep Research w czacie GPT, a także jak z niej korzystać według twórców aplikacji OpenAI, a następnie przetestujemy oczywiście samodzielnie. Zjeżdżając niżej, możemy zobaczyć wyniki porównawcze, czyli starcie czatu GPT wersji 4o, a właśnie funkcji głębokiego wyszukiwania. Polecenie, tak jak widzisz, mamy tutaj dokładnie to samo zarówno w 4o, jak i w Deep Research. Jednak wyniki, które tutaj otrzymujemy, są zupełnie inne. Tutaj mamy po prostu wymienione kraje i tak dalej, a tu z kolei otrzymujemy dokładną analizę procentową wyników dla naszego zapytania. Twórcy OpenAI dostarczają nam więcej przykładów wykorzystania głębokiego wyszukiwania, na przykład w tematyce medycznej albo po prostu zakupowej. Chodźmy teraz do czatu GPT i pokażę Ci, jak skorzystać z tej funkcji, a także użyjemy jej w praktyce. Otwórz swój czat GPT i tutaj obok opcji wyszukiwania będzie dostępna także opcja zbadaj głęboko. Działa ona w różnych modelach, zarówno O3 Mini, jak i 4o, a także działa nawet w O1. Ja dla testów będę używał tej wersji O3 Mini, czyli tej, która jest dostępna także w darmowym czacie GPT. W tym momencie funkcja Deep Research w czacie GPT dostępna jest tylko dla użytkowników płatnych. Dlatego teraz zapraszam Cię również do mojego poprzedniego filmu, w którym pokazałem aż 5 funkcji, które ma czat GPT+, a nie ma darmowa wersja. Być może Ty również zdecydujesz, że warto zainwestować te $20 w rozszerzoną wersję. A więc przygotowałem polecenie, że szukamy roweru, którym będziemy mogli poruszać się po mieście, ale także da sobie radę w warunkach wiejskich czy też leśnych. Szukamy roweru do 2500 zł, ale może także uwzględnić rowery używane, jeżeli będzie warto tutaj któryś wziąć pod uwagę. Aktywujemy opcję oczywiście głębokiego wyszukiwania, no i sprawdzamy, co tutaj czat dla nas przygotuje. Polecenie, które tutaj wprowadziłem, nie jest idealnym poleceniem do sztucznej inteligencji, ale bardziej symulacją dialogu, który mógłby zaistnieć pomiędzy nami a sprzedawcą w sklepie rowerowym. To są nasze takie standardowe oczekiwania. No i tutaj powiedzmy, że czat GPT w tym momencie odpowiedział jako dobry sprzedawca, czyli doprecyzowuje, co konkretnie potrzebujemy, jakiego roweru szukamy, albo czy na czymś jeszcze nam tutaj zależy. Ja się nie znam jakoś super na rowerach, ale z tego, co mi podpowiedział, wynika, że warto było tutaj powiedzieć, że chcemy rower cross. I w tym momencie rozpoczął się nasz proces głębokiego wyszukiwania. Chat GPT tutaj nam odpowiedział, że rozumie, czego szukamy, no i rozpoczął badanie. Teraz musimy poczekać, aż przygotuje dla nas wyniki. No i nasza analiza jest już gotowa. Tak jak tutaj widzimy, Chat GPT przeanalizował aż 31 różnych źródeł. Na początku mamy jakiś wstęp, że w tej cenie możemy już znaleźć całkiem ciekawy rower. No a niżej mamy szczegółowe przedstawienie właśnie możliwości i rowerów, jakie są ich parametry w formie takiej prostej, czytelnej tabeli. Oczywiście, jeśli nie jesteś taką osobą techniczną, nie lubisz tabelki, możesz poprosić teraz sztuczną inteligencję, aby przekształciła tą tabelkę w coś innego. Jednak myślę, że jest ona tutaj naprawdę czytelna. No i niżej mamy już szczegółowy opis każdego modelu, dlaczego on jest dobry. Oczywiście znajdziemy tutaj porównanie rowerów używanych, o które także poprosiłem. A całość przygotowania takich wyników trwało, myślę, około 10-15 minut. Natomiast tak jak widzisz, wyszukiwanie za pomocą funkcji Deep Research jest znacznie dłuższe od standardowego wyszukiwania, na przykład za pomocą GPT Search, czy też własnoręcznego przeszukiwania Google, jednak od razu otrzymujemy konkretną
Odpowiedź z dogłębną analizą. Na moim kanale poruszam tematy zarówno sztucznej inteligencji i nowoczesnej technologii, ale także marketingu, sprzedaży i zarabiania online. Dlatego teraz w drugim teście sprawdzimy strategię marketingową i przeanalizujemy konkurencję. Przygotowałem zaawansowany prompt, w którym proszę o przeanalizowanie rynku branży sprzątającej z wieloma różnymi szczegółami i detalami. Klikam tutaj oczywiście zaawansowane wyszukiwanie. Oczywiście tutaj również sztuczna inteligencja poprosiła nas o doprecyzowanie, dlatego odpowiadam. Ciekawą funkcją jest to, kiedy klikniemy tutaj w ten pasek, który jest procesem analizy naszych źródeł, możemy sobie tutaj podejrzeć. Mamy tutaj między innymi właśnie nasze źródła, które są tutaj wymienione, które ChatGPT przeszukuje właśnie w tym momencie, a tutaj mamy aktywność, czyli to, co w tym momencie się dzieje. Oczywiście tutaj na pasku mamy także pokazany proces, gdzie możemy szacować, ile to potrwa. Ja myślę, że jeszcze to zajmie około 10 minut. No i ekstra, nasza kompleksowa analiza pomysłu otwarcia firmy sprzątającej jest już gotowa. Ja jestem naprawdę w szoku, jak doskonałe są te wyniki. Bardzo, bardzo obszerna analiza, która pokazuje m.in. tempo wzrostu, że w Polsce mamy aż 8% w porównaniu do innych krajów, gdzie jest 6% rocznie wzrostu zainteresowania takimi usługami, co oznacza, że generalnie może być to jak najbardziej doskonały pomysł na biznes. Mamy tutaj również analizy stawek godzinowych, analizy poszczególnych usług, czy warto je robić i tak dalej, jak to się różni. Mamy także analizę modeli biznesowych, także tak jak widzisz, ten raport jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo obszerny. Mamy tutaj także oczywiście ostrzeżenie, że bardzo duża część tego rynku działa tutaj w szarej strefie, czyli nie zakłada firmy, nie odprowadza podatków, przez co, no wiadomo, jest bardziej konkurencyjna cenowo. A na końcu mamy super kluczowe wyzwania, czyli to oczywiście, co trzeba wziąć pod uwagę, otwierając tego typu działalność. W każdym podpunkcie, który tutaj ChatGPT dla nas przygotował, mamy źródło Deep Research, czyli właśnie tutaj na przykład jakiś magazyn. Możemy sobie w to kliknąć i przeczytać cały artykuł, na bazie którego on tutaj wyciągnął dane wnioski. Wpływ inflacji i wiele, wiele innych opcji, o które wszystkie tutaj poprosiłem ChatGPT. Dokładnie, szczegółowo przeanalizował. Osobiście uważam, że funkcja Deep Research w czacie GPT to już przepotężne narzędzie, które daje ogromne możliwości zarówno konsumentom, jak i właścicielom biznesów, bo możesz łatwo wyszukać zarówno roweru, czy też telefonu, jeśli chcesz sobie jakiś kupić, a także przetestować swój pomysł na biznes albo zrobić dokładną analizę. Jeśli obejrzałeś ten film do końca, to mam dla Ciebie bonus. Jeśli nie chcesz płacić za ChatGPT Plus, to możesz skorzystać z funkcji Deep Research w Perplexity całkowicie za darmo do 5 wyszukiwań każdego dnia. Chętnie się dowiem, co Ty o tym myślisz, dlatego podziel się swoją opinią w komentarzu, a my widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!